Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego. Na samym początku muszę dodać ogłoszenie. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, ale jest to mało prawdopodobne, bo trąbiłam o tym niemalże wszędzie, mój podcast jest w końcu dostępny na Spotify, więc możecie słuchać go na aplikacji Spotify na Waszym telefonie. Oczywiście dla wszystkich posiadaczy iPhone'ów, którzy mają aplikację podcasty, która jest darmowa, możecie też słuchać na iTunesie, ale dla osób, które wolą Spotify'a lub nie chcą słuchać na YouTubie lub po prostu prosiły mnie o to, jest dobra wiadomość. Piszcie Karolina Sobańska Podcast i jest on dostępny właśnie na tej platformie, także ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Dzisiaj mam dla Was rozmowę z Basią Tworek, ninja jogi. Basia jest oczywiście nauczycielką jogi, założyła swoje własne studio w Warszawie, Stan Skupienia, prowadzi wyjazdy jogowe i jest też aktywna w internecie, na YouTubie, na Instagramie, prowadzi bloga i nawet ma radio yoga, czyli podcast, czego do niedawna nie wiedziałam. Słuchajcie, rozmawiałyśmy 1,5 godziny i jeszcze tego nie montowałam, ale wydaje mi się, że niewiele tam jest do wycięcia. Jest tyle do odkrycia w świecie jogi, a Basia ma tak niesamowitą wiedzę i tyle do podzielenia się z nami. Dla mnie była to niesamowicie informacyjna i ciekawa rozmowa. Zaczynamy od tego, że Basia opowiada historię jogi. Jak to powstało, skąd to się wzięło i jak ewoluowało. Mówimy o tym, jakie są rodzaje jogi, jak wybrać styl dla siebie, jak ważne jest niezrażanie się i szukanie dobrego nauczyciela. Nawet stworzyłyśmy dla Was mini słownik pojęć, żeby się nie przestraszyć na początku. Oczywiście zapytam też o kwestie religii i czy to się kłóci z jogą, czy nie. Nie obejdzie się oczywiście bez poruszenia kwestii oddechu i medytacji, które są ogromną częścią praktyki jogi. Tak jak mówiłam, bardzo ciekawa rozmowa, niesamowity zbiór informacji o jodze, także wszystkich zainteresowanych, a nawet te osoby, które są do jogi sceptycznie nastawione, bardzo zachęcam do wysłuchania. Cześć Basia. Cześć. Bardzo się cieszę, że Cię widzę, że się do mnie tak uśmiechasz. Dzisiaj będzie super odcinek, ja już to wiem. Porozmawiamy o jodze, oczywiście. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i od razu zadam Ci pytanie na poważnie. Yes. Już nie owijamy w bawełnę na początek. Joga jest teraz bardzo popularna. Jest, tak, tak. Co jest super, uważam. Tak jak zawsze mówię, że się cieszę, że na przykład weganizm jest modą, tak cieszę się, że joga jest modą. Ale niewiele osób sięga w ogóle do korzeni, żeby zrozumieć jogę, tylko zapisują się, co też jest w sumie dobre, na zajęcia po prostu, załóżmy, sportowe. Mhm. Ale chciałabym właśnie zacząć od tych początków. Skąd wzięła się joga? Jakbyś mogła nam powiedzieć pokrótce, jaka jest jej historia? Mhm. I to jest super pytanie na początek, bo bardzo często spotykam się z pytaniem, czy joga to jest religia. Na start. Na start. I to po prostu to jest jakby pierwszy strzał, który dostaję. I myślę, że warto, że super, że o to zapytałaś, bo warto o tym mówić, że joga jest jedną z klasycznych filozofii indyjskich, więc wywodzi się z Indii, ale nie ma podłoża religijnego, tylko ma podłoże filozoficzne. To znaczy, że zamiast dywagacji nad tym, czy istnieje Bóg, czy też nie istnieje, jaki jest Bóg, czy istnieje życie po śmierci, bla, bla, bla. Raczej zadaję pytanie, jak żyć? To jest takie pytanie. Takie proste pytanie. I szuka właściwie odpowiedzi na to pytanie. I warto też pamiętać o tym, że rzeczywiście joga ma wiele tysięcy lat, tak jak ludzie mówią i sobie wyobrażają. Natomiast to, co robimy obecnie, czyli to, że rozkładamy matę, ubieramy sobie super getry i robimy różne wygibasy na macie, to nie zawsze tak wyglądało, ponieważ przez większość swojej historii długoletniej joga była ścieżką medytacyjną tak naprawdę, czyli była ścieżką pracy z umysłem przede wszystkim. Chodziło w niej o to, żeby nasz umysł był jak najbardziej spokojny i żebyśmy go mogli kontrolować. Nazywamy to umysłem wolnym od poruszeń, czyli wszystkie myśli, wszystkie emocje, jakie są w umyśle, to są poruszenia tak zwane,
które sprawiają, mogą jakby sprawiać nam jakiś tam dyskomfort. No i ważne jest to, że jakby na początku swojego istnienia można powiedzieć, że joga była taką ścieżką ascetyczną. Asceza to jest takie wyrzeczenie się życia, wyrzeczenie się świata. Więc taki jogin, na początku istnienia jogi, to był jogin, który żył w celibacie, który odchodził od świata, nie miał rodziny, zajmował się właściwie medytacją, postem, takim jakby ujarzmianiem ciała i ujarzmianiem swojego życia doczesnego, ujarzmianiem swojego umysłu. No i czyli takim jakby chudym gościem w jaskini medytującym godzinami. Tak byśmy mogli sobie wyobrazić takiego pierwotnego jogina. Ja oczywiście troszkę spłycam i troszkę mówię z przymrużeniem oka, natomiast rzeczywiście joga na początku swojego istnienia była taką ścieżką ascetyczną. I jakby w trakcie rozwoju przeszła pewną przemianę i stała się ścieżką tantryczną. Kiedy mówimy tantra, to sobie wyobrażamy różne seksualne wygibasy i warsztaty tantry dla par. Natomiast tantra jest takim słowem, które określa bycie w świecie i osiąganie jakichś tam urzeczywistnienia, czy tam realizacji, czyli po prostu poczucia szczęścia i bezpieczeństwa i takiego pogodzenia ze sobą, poprzez to, że jesteśmy w świecie i realizujemy się jako ludzie w życiu doczesnym, czyli właśnie zaczynamy mieć rodzinę, zaczynamy uznawać swoje ciało jako coś, co jest wartościowe i coś, co jest dobre i coś, co się nam może przydać, bo z jakiegoś powodu je dostaliśmy. Zaczynamy cieszyć się tym, że jemy, że po prostu funkcjonujemy w świecie, że mamy pracę na przykład, czyli zaczynamy po prostu funkcjonować w taki sposób, że robimy to, co jest do zrobienia. Czyli jeżeli się rodzimy po to, żeby jako ludzie, to staramy się wykorzystać w pełni ten swój potencjał, jednocześnie pamiętając, po co tu jesteśmy, a jesteśmy tutaj po to, żeby osiągnąć taki właśnie pełny swój potencjał jako człowieka, jako jednostki i osiągnąć szczęście tutaj i spełnienie tutaj w świecie. I wtedy, kiedy joga zaczęła być ścieżką tantryczną, to jakby pojawiają się teksty, które sugerują rzeczywiście, że pojawiają się takie pozycje jogi, czyli asany. I na początku w tych starych tekstach asana oznacza właściwie tylko tyle, co wygodna i stabilna pozycja. Taka jest definicja asany. I w domyśle ta pozycja miała być do medytacji, więc możemy się domyślać, wnioskując na podstawie tych tekstów, że kiedyś praktyka jogi nie wyglądała tak, jak wygląda teraz, że właśnie ćwiczymy i głównie to ćwiczenia są takim środkiem do pracy nad sobą, tylko że te ćwiczenia wcześniej, jeżeli były, to miały służyć temu, żeby przygotować ciało do tego, żeby było zdrowe, żeby było sprawne, ale też, żeby przede wszystkim móc wysiedzieć w medytacji. To jest bardzo ważne. No i jeżeli możemy sobie wyobrazić Indie, ponieważ ważne to jest to, że joga ma ten jakby kontekst też związany z szerokością geograficzną i z kulturą Indii, bo z nich się wywodzi, to Indie do czasu kolonializmu, czyli do czasu jakby panowania Imperium Brytyjskiego, były krajem dosyć rozproszonym, który jakby nie był jednorodnym krajem, jakby kontynent indyjski, tylko było dużo małych państwewek. Ludzie mówili w różnych językach, nie bardzo się znali nawzajem, nie bardzo podróżowali, więc Indie nie były jednorodnym krajem, więc ta joga w zależności od tego mini państewka wyglądała inaczej i też ważne jest to, że były to jakieś tam pojedyncze osoby praktykujące jogę. To nie był sport narodowy, to nie była praktyka narodowa. To po prostu była jakaś tam grupa ludzi, warstwa społeczna, która sobie praktykowała jogę. Ale tym bardziej jest to piękne, że to przetrwało, skoro to nie było tak powszechne. No i to mam dzięki Brytyjczykom tak naprawdę można powiedzieć, że oni zrobili naprawdę kawał roboty w ogóle, jeżeli chodzi, wydaje mi się, o tożsamość Indii i o kulturę indyjską. Znowu tutaj trochę spłycę, bo też nie mamy czasu i nie chcę się tutaj rozwlekać, bo wydaje mi się, to nie znaczy, że wspieramy kolonializm. Nie, po prostu warto jest powiedzieć, co się stało, bo w momencie, kiedy pojawili się Brytole na Półwyspie Indyjskim, to oni zaczęli się zachwycać Indiami, czyli przyjechali botanicy, zaczęli badać roślinność, przyjechali kulturoznawcy, którzy zaczęli badać i tłumaczyć i w ogóle odzyskiwać, poszukiwać tekstów, przyjechali archeolodzy, którzy zaczęli prowadzić wykopaliska i tak naprawdę trochę odkryli
Indie dla Zachodu, ale też dla samych Hindusów, bo dzięki temu Hindusi odkryli, co tak naprawdę mają i dzięki Brytolom trochę odkryli te swoje zasoby narodowe, jakie mają. Oczywiście jest to straszne w dużej mierze i nie, absolutnie nie gloryfikujemy kolonializmu. Wystarczy poczytać sobie książki mojego ukochanego, jak byłam dzieckiem, ukochanego Rudyarda Kiplinga, czyli Księgę Dżungli na przykład, którą jak czytałam jako dorosła osoba, to sobie myślałam, oh my god, jak można po prostu tak poniżać osoby, które mają inny kolor skóry i w taki sposób się o nich wypowiadać, po prostu z tak ogromną wyższością. Więc jeżeli dawno czytaliście Księgę Dżungli, to polecam. To polecam sobie to jeszcze raz właśnie z perspektywy dorosłego przejrzeć. No, natomiast ważne jest to, że Indie zostały odkryte dla samych Hindusów i dla Zachodu, ale rzeczywistość Indii była taka, że były krajem skolonializowanym przez Brytyjczyków i że były krajem eksploatowanym, bo oczywiście mimo, że zostały poczynione bardzo fajne inwestycje, jak na przykład budowa kolei, która przyczyniła się do zjednoczenia Indii, to mimo wszystko były krajem skolonializowanym. No i tutaj na scenie pojawia się gościu, który się nazywa Swami Vivekananda. I to jest gościu wyedukowany na Wyspach Brytyjskich. To jest też bardzo znamienne, że większość ludzi, którzy potem przyczynili się do rewolucji Indii, jak na przykład Gandhi, którego wszyscy znamy, albo o którym słyszeliśmy, ale właśnie również Vivekananda i inni im podobni, charakterystyczne jest to, że oni byli wyedukowani na Zachodzie, więc oni w jakiś tam sposób doskonale się posługiwali językami zachodnim, angielskim, łaciną, znali naszą zachodnią kulturę, ale też dzięki Bogu mieli sentyment do swojego kraju. Oczywiście wielu było wyedukowanych na Zachodzie, którzy również zaczynali z pogardą się odnosić do swoich ludzi, natomiast było kilku, tak właśnie jak Gandhi, czy jak Vivekananda, którzy rzeczywiście jakby przyświecała im taka idea, jak u nas była idea pozytywizmu w Polsce, czyli tej edukacji u podstaw, tego, żeby Hindusi odkryli swoją moc, odkryli swoją jakby poczucie państwowości, tożsamości właśnie, żeby się wyzwolili spod panowania brytyjskiego. No i Vivekananda był bardzo sprytny, mianowicie wiedział, że Hindusi mają coś, czego Zachód zaczyna bardzo, bardzo pragnąć, bo to wydaje mi się, że to były lata 60., ale nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to były lata 60. na świecie, czyli zaczyna się już na Zachodzie rewolucja hipisowska teraz, może późne 50. W każdym razie Zachód zaczyna poszukiwać duchowości. Tak, Zachód ma pieniądze. Znaleźli wspólny mianownik. Tak, ale szuka duchowości. Natomiast Indie, to czego potrzebują teraz, to potrzebują pieniędzy na to, żeby się rozwijać. I Vivekananda bardzo sprytnie, można by mu zarzucić pewien cynizm, bo jak czytamy jego listy, to nie ma wielkiej misji jakby edukowania Zachodu, wręcz przeciwnie, ma misję jakby renesansu Indii i z listów jego, które wysyła z Zachodu do swojego przyjaciela, wynika jasno, że Vivekananda wymyślił jogę, jaką sprzeda Zachodowi. Pisze, że musimy wymyślić jakąś taką praktykę, którą Zachód przyjmie, bo Zachód w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby przejmować cały system wartości indyjskich, całą naszą religię hinduistyczną. Zachód jest zainteresowany prostymi rozwiązaniami. I Zachód ma pieniądze, my mamy jogę, więc po prostu my mamy swoją kulturę, więc musimy stworzyć coś, co damy ludziom Zachodu i wtedy Zachód zainteresuje się tym i być może da nam pieniądze, czyli taki trochę Machiavelli, cel uświęca środki. No i Vivekananda rzeczywiście na jednym z kongresów w Stanach Zjednoczonych jakby pokazuje swoją koncepcję jogi dla wszystkich. I to jest rzeczywiście taka joga dla wszystkich, bo on pokazuje... Taka uproszczona wersja. No totalnie, wybrał sobie kilka takich bardzo charakterystycznych rzeczy. Między innymi jakby pokazał, że żeby stać się joginem takim prawdziwym, to i żeby jakby wzbogacić swoją duchowość, ci biedni, wyjałowieni ludzie Zachodu, żeby mogli wzbogacić swoją duchowość, ale
oczywiście niezbyt się poświęcając, bo przecież nikt nie chce... Za bardzo się wysilać. Za bardzo właśnie się wysilać. To zaproponował, że można się rzeczywiście modlić i medytować, i wtedy to jest tak zwana bhakti yoga, można ćwiczyć asany, można jakby studiować teksty i przez studiowanie tekstów jakby pogłębiać swoją wiedzę, więc tak naprawdę jogin zachodu miał wybór, co sobie chce wziąć i co sobie chce z tego indyjskiego dziedzictwa zabrać i mógł czuć się wspaniale, mógł czuć się ubogacony, mógł czuć się joginem. No i można powiedzieć, że Vivekananda świetnie nas przejrzał i tak naprawdę zrobił fantastyczną rzecz, mianowicie Zachód złapał haczyk. No i od tego czasu joga się jakoś tam na Zachodzie rzeczywiście zaczyna pojawiać, zaczyna się powoli przebijać. No i można powiedzieć, że dziedzictwo Vivekanandy podejmowali później inni jogini, ale ten Vivekananda jest taką pierwszą właśnie osobą, która w ogóle skumała, o co chodzi z Zachodem. No i nie będę się rozwlekać, bo tych joginów po drodze było sporo, natomiast ważne jest, że pod koniec XIX wieku, czyli tak naprawdę na początku wieku XX, rodzi się gościu, który się nazywa Krishnamacharya. Rodzi się w Indiach. Indie już wtedy zaczynają właśnie się ubogacać, jeżeli chodzi o tożsamość narodową. I Krishnamacharya okazuje się po prostu totalnym geniuszem. Mianowicie okazuje się, że był w stanie obronić, no tak jakbyśmy, nie wiem, na nasze polskie realia, kilka doktoratów, na przykład z medycyny, z psychologii, z prawa, czyli to coś, co nasz chłopski rozum, jeden człowiek nie jest w stanie w obecnym czasie w Polsce na przykład zrobić. No tak Krishnamacharya się po prostu udaje, nagle te wszystkie doktoraty z gramatyki, która też jest bardzo trudna obronić i po prostu jest mega wyedukowany, mega wykształcony. I z tym swoim fantastycznym wykształceniem, czyli wyobraź sobie, że masz lekarza, psychologa, prawnika, który jest w ogóle mega ogarnięty i ten lekarz, psychologa, prawnik postanawia zostać nauczycielem jogi. No to każdy z nas by się popukał w czoło i powiedział, Boże, marnujesz stary, się. Postaw na karierę, marnujesz się. Tymczasem Krishnamacharya totalnie ma poczucie misji. No i on właśnie postanawia zostać nauczycielem jogi. I to jest bardzo ważne, że jako jeden z nauczycieli, jako pierwszy nauczyciel jogi tak naprawdę do tej pory zakłada rodzinę. Czyli ma żonę, ma dzieci, czyli możemy powiedzieć, że uosabia tę ścieżkę tantryczną, o której mówiliśmy, czyli robi to, co jest do zrobienia, zaczyna żyć w świecie. No ale jakby myślę, że było im ciężko, no bo jednak zawód nauczyciela jogi się wtedy zupełnym poważaniem nie cenił, więc on też trochę musiał wybrać taki wędrowny styl życia, taki jak ty masz, też był takim nomadą, który... Dokładnie tak jak ja. Który sobie ze swoją misją podróżował. No i Krishnamacharya, nie wiemy czy to do końca, czy to był jego geniusz, czy rzeczywiście spłynęła na niego jakaś wiedza. W jego życiorysie jest luka, zupełnie jak w życiorysie Jezusa. Gościu znika gdzieś niby w Himalajach. On robił to, co miał robić, no. I słuchaj, wraca z tych Himalajów nagle z jakimś tekstem. I mówi wszystkim, że to był tekst, który mu jakby... W Indiach to jest też normalne, że siedzisz, pomedytujesz sobie przed zdjęciem jakiegoś świętego i nagle przychodzisz i mówisz, że spłynęła na ciebie wena i że ten święty cię jakoś tam natchnął. I to jest w Indiach normalne. I on jakby z tego totalnie korzysta, czyli wraca po prostu nagle i mówi, że święty mu podyktował ten tekst, że to nie jest absolutnie... Nie on jest autorem, tylko on odkrył ten tekst, że tam dostał przekaz i że to jest... Nowa yoga, to się nazywało yoga Makaranda chyba, nie pamiętam, nie chcę teraz zepsuć, ale wydaje mi się, że tak. Yoga Makaranda, no i przynosi tę książkę i tam w tej książce znajdują się w ogóle jakieś totalnie rewolucyjne koncepcje, których do tej pory jakby w jodze w ogóle nie było. Na przykład opowiada, że musimy wszyscy ćwiczyć asany, że to jest bardzo ważne dla ciała, żebyśmy ćwiczyli te pozycje jogi i że to ćwiczenie jest bardzo ważne. Pisze o kobietach w ciąży i z menstruacją, że to jest totalnie spoko, żeby kobiety ćwiczyły jogę, żeby kobiety w ciąży, że ciąża to nie jest choroba.
I no, te koncepcje są totalnie rewolucyjne wtedy i oczywiście jakby patrząc na to z tej perspektywy dzisiaj, no możemy sobie wyobrazić po prostu, że gościu jakby był tak wyedukowany, że i był tak wnikliwym obserwatorem, że skumał trochę rzeczy, po prostu napisał tę książkę, ale ponieważ był tak skromny, że nie chciał niczego robić pod swoim nazwiskiem, to po prostu jakby przyniósł, napisał to i przyniósł i powiedział, że to jest natchnione. No, no pewnie tak byśmy sobie to mogli wymyślać. No i przychodzi i zaczyna uczyć jogi w ten sposób. No i ląduje na dworze Maharadży Mysore'u. Mysore to jest takie miejsce, które teraz wszyscy znają, do którego się jeździ. Nauczyciele jogi jeżdżą do Mysore'u i uczą się jogi, taka Mekka joginów. I on tam na dworze tego Maharadży zaczyna uczyć młodzież sekwencji, którą dzisiaj znamy jako Ashtanga Vinyasa Yoga. To jest taka stała sekwencja i robi różne niesamowite rzeczy, bo zaczyna wymyślać pozycje. On jakby sam, rozumiejąc to, że układamy asany pod konkretny cel, czyli na przykład jak mamy chorą osobę albo osobę, która jest ospała, to chcemy ją obudzić. Jeżeli ktoś ma duże libido, jest podenerwowany, to go chcemy uziemić i uspokoić. I on zaczyna stosować asany i układać je w sekwencje, które nazywamy winiasami, w synchronizacji ruchu z oddechem, czyli też pokazuje, że oddech jest taki super ważny w asanach. I on zaczyna pokazywać, że można pracować w taki sposób, że można rzeczywiście układać te asany w sekwencje, czyli sobie mieć klocki i kombinować, tak żeby określić konkretny cel, czyli wyciszyć, zrehabilitować, albo pobudzić kogoś delikatnie, albo pomóc mu na konkretną przypadłość. No i wokół Krishnamacharyi zbierają się jego uczniowie, którzy teraz są bardzo znani, to są nazwiska, które są bardzo znane na Zachodzie, bo oni tak naprawdę w dużej mierze zabrali jogę na Zachód. Jest to na przykład Iyengar, czyli yoga Iyengara, która jest bardzo znana na Zachodzie. To jest właśnie jeden z uczniów Krishnamacharyi. Jest Padhabi Joyce, który właśnie jest uważany za twórcę Ashtanga Vinyasa Yogi, kolejny uczeń. Jest Ramaswami, który jest troszeczkę mniej znany. Jest Mohan, który jest też troszeczkę mniej znany. Desikachar, który jest synem Krishnamacharyi. Tych trzech na końcu jakby w Polsce mało znamy, natomiast oni są bardzo poważani na Zachodzie. No i oni potem zabierają jogę na Zachód, ale już na koniec tej super... I kiedy to jest mniej więcej? No to już jest XX wiek, to już jest jakby to się dzieje za naszego życia. I to jest też bardzo ciekawe właśnie, że jakby jedyny wniosek, który bym chciała, żebyśmy zapamiętali, to jest taki, że po prostu ta joga w obecnej formie, takiej, jaką praktykujemy, wywodzi się od Krishnamacharyi właśnie i od tego, jak... Dlatego on jest teraz nazywany ojcem współczesnej jogi, bo to jest ważne, że ta joga jest współczesna i tak wygląda, nie inaczej. Ale to, co też jest ważne, jeżeli ktoś kiedykolwiek praktykował albo czytał o tych różnych stylach jogi, to, że ci nauczyciele, na przykład jak weźmiemy Iyengara i Joyce'a, gości, którzy się właściwie w podobnym czasie uczyli u Krishnamacharyi, to oni totalnie mają inny styl nauczania. Iyengar to są te wszystkie kostki, paski, długie trwanie w pozycjach, cyzelowanie tej pozycji, zwróć uwagę na mały palec u stopy, na duży palec u ręki, na głowę, na coś tam. To jest tak zwana joga rehabilitacyjna, gdzie jest miliony, wiesz, kocyków, jakichś tam kostek, bla, bla, bla. Natomiast Ashtanga Vinyasa z kolei to jest taka joga super dynamiczna, gdzie jest dużo pozycji trudnych, typu, nie wiem, lotosy, stanie na rękach, przejścia, takie jak powitanie słońca. Ta sekwencja jest stała dla wszystkich i wszyscy właściwie robią tę samą sekwencję zawsze. Pierwsza seria, druga seria, bla, bla, bla. I możemy się zastanowić i pomyśleć sobie, dlaczego dwóch kolesi, którzy wyszło od tego samego nauczyciela, mają tak totalnie praktycznie skrajnie różne style nauczania, to co wybrać, ale tak naprawdę to pokazuje tylko geniusz Krishnamacharyi, że po prostu dostosowywał totalnie praktykę do swojego ucznia. Iyengar był chory, był krzywy, więc Krishnamacharyi, ja podejrzewam, że gdzieś tam wiązał, coś mu podkładał, zostawiał go w pozycjach, żeby mu się coś rozluźniło. Natomiast Joyce, jak był Krishnamacharyi, to był młodym chłopakiem z dużym libido, więc musiał po prostu dostać w pierdziel, żeby to libido trochę uziemić. Właśnie to pokazuje, że tak naprawdę każdy nauczyciel i każdy uczeń ma trochę inną jogę, ma tak jakby swoją jogę i
naszym obowiązkiem jako nauczycieli obecnie, ucząc się od Krishnamacharya, patrząc na to, co on robił i jak on nauczał swoich nauczycieli, jest to, żeby uzbroić się w taką skrzyneczkę z narzędziami, żeby każdy z nauczycieli miał dużo różnych narzędzi, nie tylko asany i nie tylko asanami załatwiał wszystko, tak jakbyśmy mieli młotek tylko i wszystko po prostu walili młotkiem, próbowali wkręcać gwoździe i wkręcać śrubki i spawać i tak dalej, byśmy mieli tylko młotek. Jezu, co za toporne porównanie. Dobrze. Ale ważne jest to, żeby dobry nauczyciel miał po prostu swoją skrzyneczkę z narzędziami, żeby wiedział, że oddech jest narzędziem, że praca z oddechem jest narzędziem, że właśnie praca w asanach jest narzędziem, że praca z umysłem i medytacja może być narzędziem i że każdy z tych narzędzi się też składa z różnych klocków i możemy sobie te asany kombinować w zależności od tego, co potrzebujemy, albo zadać uczniowi konkretną praktykę oddechową, jeżeli jesteśmy w stanie ocenić albo z nim porozmawiać, jakie ma potrzeby i dobrać do niego tę praktykę. No i to jest oczywiście, zaczyna się robić upierdliwe, prawda? Bo jak mamy obecnie jogę, gdzie na sali jest 50 osób, a nauczyciel ma 45 minut albo godzinę, no to on nawet nie ma czasu, żeby zapytać każdego ucznia, jak się czuje, z czym przychodzi, więc uczniowie podpisują odpowiednie oświadczenia, że ćwiczą na własną odpowiedzialność i po prostu jadą z koksem to, co nauczyciel zaproponuje w ciągu tej godziny albo tych 45 minut, ale tak naprawdę to jakby warto wiedzieć, że joga ma odpowiadać naszym potrzebom. Tak jak powtarzam, każdy ma swoją jogę, więc twoja praktyka może być całkowicie inna od mojej praktyki, dlatego że jesteśmy w różnym wieku, mamy różne ciała, różne potrzeby, być może różnie wygląda nasz dzień, nasz tryb życia. Jesteśmy, nie wiem, ja na przykład teraz siedzę i bardzo dużo piszę i pracuję przed kompem, ty wiem, że dużo podróżujesz. I to jest ważne, żeby starać się przynajmniej dobrać praktykę do ucznia. To jest oczywiście taki ideał, o którym mówimy, bo też jasnym jest dla mnie jako nauczyciela, że nie każdy ma ochotę złożyć całe życie na po prostu ołtarzu pracy nad sobą, że niektórzy po prostu potrzebują godziny do tego, żeby się wyluzować, albo żeby się rozciągnąć, albo żeby się wzmocnić. No i to też oczywiście trzeba uszanować. Powiem ci, że poruszyłaś bardzo wiele kwestii, o które chciałam cię zapytać, więc będę teraz dopytywać. Alright. Nazwałaś kilka rodzajów jogi i jak wiemy, jest ich dosyć sporo. Mm-hmm. I mam wrażenie, że wiele z nas często jest trochę przytłoczonych, że patrzymy na ofertę danej, dajmy na to, szkoły jogi i nagle widzimy, że właśnie jest jakaś vinyasa, że jest ashtanga, yin yoga, hatha yoga. Mm-hmm. Jak to się stało? Czy to, już wiemy, jak to się stało. Każdy uczeń na swój sposób gdzieś zinterpretował jogę i stworzył swój styl, mhm. ale mogłabyś tak mniej więcej nam powiedzieć, na czym one polegają? Jaką ty uprawiasz? Czy można uprawiać wszystkie? Można iść po prostu na zwykłą jogę? Czy trzeba to zawsze wybrać jakąś konkretną? To jest też super pytanie i ja myślę, że po prostu z jednej strony jest jedna joga, bo celem jogi, i to też spoko, żebyśmy sobie powiedzieli, celem jogi jest to, żebyśmy wprowadzali w naszym życiu zmiany na lepsze. I dobrze by było, żeby te zmiany były względnie trwałe. Czyli zjedzenie batonika jest może zmianą najlepsze przez 5 sekund, jak się czujemy wspaniale jedząc tego batona, ale w dłuższej mierze myślę, że nie będzie to zmianą na lepsze dla naszego ciała. Natomiast wprowadzenie w życiu takich zmian, które rzeczywiście nam służą i które sprawiają, że będziemy się czuć coraz lepiej, to jest yoga. Więc definiując jogę w tak szeroki sposób, wiemy, że mamy różne narzędzia, że możemy z nich korzystać i bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie wybrali takiego nauczyciela właściwie, bo to też powiedziałam wcześniej, że każdy ma swoją jogę. I tak naprawdę już z perspektywy właściwie już 20-letniej praktyki, gdzie przeszłam przez bardzo wiele szkół jogi, widzę, że nie tyle styl ma znaczenie, co podejście nauczyciela ma ogromne znaczenie, więc wydaje mi się, że wybór nauczyciela jest kluczowy do tego, żeby dobrze praktykować, jakby z szacunkiem do ciała i odpowiednio do swoich potrzeb, więc nie szczędźmy czasu na to, żeby sobie znaleźć odpowiednią osobę. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście tych stylów jogi jest ogrom i one pączkują i mam wrażenie, że rzeczywiście każdy nauczyciel teraz mógłby sobie stworzyć i opatentować swój styl jogi. Myślę, że nie ma sensu rozmawiać o wszystkich, bo pewnie ja połowy nie znam, typu yoga, nie wiem, z psami albo z kozami, albo coś ja też ich nie stylu. Znam, zostawmy. Natomiast rzeczywiście, nie wiem, jak ja zostawałam nauczycielką, no to pamiętam, że
była joga Iyengara, potem się pojawiła Ashtanga i była joga Shivanandi. To były takie trzy style, które były jakby w Polsce najbardziej powszechne. Potem się teraz pojawiła niedawno Yin Yoga, która uważam, że jest bardzo, bardzo fajna. I są nauczyciele, którzy mówią, że uczą Hatha jogi, czy tam Hatha jogi, bo w sanskrycie się czyta literę H, więc mówi się Hatha na przykład. To nie wiedziałam, będę mówić dobrze. Nie, to jest ważne, bo nikt z nas nie wie, no bo czytamy po angielsku, a w angielskim to literka H jest bardzo często nie ma, więc to jest ważne. Natomiast Hatha yoga to jest yoga, która odnosi się generalnie do naszego ciała, bo Hatha, Haidha to znaczy słońce i księżyc, czyli tak naprawdę wszystko, co jakby odnosi się do ciała, czyli do tej praktyki fizycznej, no to jest Hatha yoga, więc jakby każda yoga, w której stajemy na macie, czy to jest właśnie yoga Iyengara, czy to jest Ashtanga Vinyasa, czy Vinyasa Krama, bla, 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 to jest Hatha yoga. Więc to jest jakby jedna ważna rzecz. No i teraz jedziemy z koksem, bo wymieniłaś kilka ważnych. Tak. Yoga Iyengara to jest yoga, dla której charakterystyczne jest to, że właśnie używamy tych wszystkich pomocy, takich jak kostki, jak paski, to, jak co ci mówiłam przed nagraniem, to jest to, na co ja trafiłam właśnie. Te wszystkie sprzęty tam były. Tak, to jest bardzo znamienne dla yogi. I ławeczki. I rzeczywiście Iyengar to sam wymyślił. No i to jest, mój sens jest ekstra dla osób, które jakby mają jakieś tam problemy z układem ruchu, no to jest rzeczywiście super, żeby sobie gdzieś tam coś czasem podłożyć. No czasem to urasta do takiego niedorzecznego poziomu, kiedy po prostu zawsze sobie trzeba podłożyć 10 kocyków, wziąć pasek, pianeczkę. Jest to takie bardzo rehabilitacyjne, naprawdę. No czasem się czujesz właśnie jak osoba niesprawna w jakiś tam sposób. Myślę, że czasem to bywa groteskowe, natomiast jakby sama idea używania tych pomocy jest moim zdaniem bardzo fajna, bo rzeczywiście chociażby z racji tego, że siedzimy na krzesłach przez większość czasu, to dużo pozycji, na przykład siedzących na ziemi, związanych ze zmianą pozycji miednicy, może być dla nas problematyczne, więc spoko, że są te pomocy, że możemy z nich korzystać. I charakterystyczne dla jogi Iyengara jest to, że długo trwamy w pozycjach i że je cyzelujemy, czyli że dbamy naprawdę o każdy aspekt tej pozycji, czyli ważne jest dla nas, jak pracuje, nie wiem, pięta, mały palec u stopy, jak odkręca się mostek, jak ułożone są kolana, czy coś jest napięte, czy rozluźnione, gdzie patrzymy, to wszystko ma ogromne znaczenie. I oczywiście to nas zmusza do bycia w ciele, prawda? Bo jak myślimy tylko, po prostu ledwo stoimy, a jeszcze musimy myśleć o tym i o tamtym i o siamtym, to nas zmusza do bycia w ciele. No więc jakby cel jogi, czyli bycie tu i teraz jest osiągnięty. No są osoby, którym taki styl nie odpowiada, które się czują przytłoczone jakby ilością komend albo przytłoczone ilością pomocy i to jest okej. Ja praktykowałam yoga Iyengara prawie przez 10 lat. Ja w ogóle nie wiedziałam, że są inne style, bo jak ja zaczęłam praktykować, to po prostu w Polsce jakby nic innego nie było. I pamiętam, jakim odkryciem dla mnie było, kiedy trafiłam na winiasę, bo dopiero wtedy, po 10 latach, podkreślam, odkryłam, że jest oddech. I ja po prostu w jodze Iyengara nigdy nie usłyszałam komendy oddychaj albo synchronizuj jakiś tam ruch z oddechem. To jest ciekawe, bo teraz wydaje się, że oddech jest tak ściśle związany z jogą i każde zajęcia skupiają się w dużej mierze na oddechu. To jest prawda, ale też ważne jest, że być może trafiono na takich nauczycieli jogi Iyengara, którzy na to nie zwracali uwagi. Natomiast charakterystyczne synchronizowanie ruchu z oddechem jest znamienne dla wszystkiego, co wrzucamy do worka winiasa. Winiasa to jest właśnie synchronizacja ruchu z oddechem. Więc często się nazywa winiasa flow. Jest winiasa flow, winiasa krama, ashtanga winiasa, winiasa power i wszystkie różne inne. Jak mamy słowo winiasa, to wiemy, że na pewno gdzieś tam będzie synchronizacja ruchu z oddechem, przynajmniej taka jest idea, która przyświeca winiasie, czyli będą płynne przejścia pomiędzy asanami, raczej będzie to joga dynamiczna, więc tego długiego trwania w pozycjach raczej nie będzie. Nie będzie to pozycja, kilka oddechów, zmiana, pozycja, nowa pozycja, tylko cały czas to będzie się starało być płynne, będzie synchronizacja ruchu z oddechem i celem jest właśnie to, żeby po pierwsze postawić oddech na pierwszym miejscu, to jest w takim naszym idealnym świecie, który sobie wyobrażamy, jak powinna winiasa wyglądać, więc oddech powinien być świadomy, powinien być spokojny, czyli tak naprawdę yoga to nie jest cardio w wykonaniu winiasy, tylko oddech powinien być spokojny, powinien być wydłużony, świadomy, to te przejścia powinny być bardzo powolne, również świadome w synchronizacji ruchu z oddechem, no i za każdym
razem, w zależności od stylu, albo nauczyciel zupełnie inaczej układa te klocki asanowe, żeby osiągnąć kolejny, konkretny cel, albo tak jak w przypadku asztanga winiasy, która jest mega popularna, to jest po prostu zawsze ta sama sekwencja. Ludzie to lubią, bo też mogą się jej nauczyć i po prostu na przykład w domu praktykować i zawsze robimy tę samą sekwencję. Ja uważam, że to jest bardzo spoko, że nauczyciele komponują za każdym razem inną sekwencję, bo mają szansę dostosować tę sekwencję do pory dnia, do potrzeb ucznia, do, nie wiem, pory roku nawet i do stanu zdrowia uczniów, no bo czasem jest tak, że na przykład masz chore nadgarstki, no i to cię dyskwalifikuje z ćwiczenia asztanga winiasy, no bo tam jest bardzo dużo podporów. A dobry nauczyciel tak ci wykombinuje taką sekwencję, że na przykład będziesz mogła nie obciążać nadgarstków, ale ciągle będziesz mogła sobie praktykować w synchronizacji ruchu z oddechem. No i to jest mój ulubiony styl, dlatego w nim pracuję, bo rzeczywiście uważam, że jakby pozostawia na więcej przestrzeni na indywidualność ucznia i to jest bardzo ważne. No i jest też yin yoga, która jest ostatnio bardzo popularna i ona jest bezpośrednio związana z tym, że niedawno odkryliśmy powięzi. Co to są powięzi? Powięzi to są takie błony z tkanki łącznej, które jak pajęczyna trochę wyglądają w powiększeniu pod mikroskopem i one oplatają całe nasze ciało, wszystkie tkanki, wszystkie komórki ciała i one tak naprawdę są odpowiedzialne za to, że nasze ciało jest jednym zwartym kawałkiem. Nie rozsypuje się, nie rozlewa się, czyli to nie skóra, nie mięśnie, nie kości, tylko właśnie powięź nas skleja razem w jedną całość. I to jest taka, nie wiem, jesteś akurat weganką, więc może to nie jest niefortunne porównanie, ale może kiedyś miałaś do czynienia z piersią z kurczaka, na przykład. Miałam. Z kurczaka. Okej. Okay. Tam jak czyścimy pierś z kurczaka, to czasem jest taka błonka biała, którą się zdejmuje po prostu. No i to są właśnie resztki powięzi. Więc interesujące na temat powięzi jest to, że ponieważ to jest pajęczyna, to ona jest ze sobą połączona i każdy jakby element ciała, nawet najbardziej oddalony, łączy się właśnie poprzez tę sieć ze wszystkimi innymi elementami w naszym ciele. Więc jeżeli w ciele coś nie domaga, jeżeli coś jest chore, chociażby na przykład narządy wewnętrzne, albo nasza jelita, albo żołądek, albo gardło, albo coś jest napięte, coś nie działa, jest gdzieś jakaś blizna albo kontuzja, to odzwierciedla to stan naszego całego ciała i ma wpływ na stan naszego całego ciała. I wraz z odkryciem powięzi, i też jest jeszcze jedna ważna cecha powięzi, to, że one reagują na nasze emocje, więc jak się napniemy na przykład, albo zdenerwujemy, albo jesteśmy szczęśliwi, albo nam się chce płakać, to ta tkanka reaguje też na te emocje, bo emocje są w ciele, one nie są gdzieś tam oderwane, tylko je przeżywamy w ciele i ta tkanka też reaguje, czyli w zależności od naszego stanu emocjonalnego będziemy bardziej albo mniej elastyczni, będziemy się garbić, albo będziemy wyprostowani i nasze ciało będzie responsywne właśnie ze względu na powięź. No jest taka dziedzina, wraz z odkryciem powięzi powstała taka dziedzina nauki, która się nazywa osteopatia i właśnie teraz już jest modne nie chodzić do zwykłego rehabilitanta, tylko właśnie do osteopaty, który patrzy na nasze ciało całościowo, a nie tylko jakby w jakimś tam jednym aspekcie chorego łokcia konkretne albo chorego kolana. Natomiast wraz z odkryciem powięzi powstała również yin yoga, która ma oddziaływać właśnie bezpośrednio na tę tkankę łączną, bezpośrednio na powięź i jakby celem yin yoga jest bardzo delikatne nasmarowanie powięzi, czyli nawilżenie jej. Jak sobie wyobrażamy na przykład powięź rano, dlaczego nam się ciężko jest rano ruszać, jak staniemy z łóżka i potrzebujemy trochę czasu, żeby się rozruszać, to jest właśnie wina powięzi, która jak kisiel zastyga, jest taka, jak kisiel zostawimy, to on się robi taki zbity. No, zbity, taki konkretny się robi po prostu. Natomiast jak kisiel jest świeży i jest podgrzany, to jest taki lejący się. To jest dokładnie to, co się dzieje w naszym ciele, kiedy wstajemy rano, to ten kisiel jest taki właśnie konkretny, a jak zaczynamy się ruszać i nawilżamy powięzi, no to pojawia się więcej luzu i ten kisiel się zaczyna robić taki właśnie płynny, albo zupa, krem po podgrzaniu, to się robi taka płynna. To jest dokładnie, mamy w sobie zupę krem. Jakby celem jogi jest po pierwsze to, żeby z naszych powięzi zrobić podgrzaną zupę krem albo ten świeży kisiel i to, żeby powięzi zaczęły być bardziej elastyczne, sprężyste, bardziej nawilżone. I tak naprawdę yin yoga jest bardzo przyjemna, bo polega na tym, że długo trwamy w pozycjach, czasem nawet do 6 minut się trwa w pozycjach i wykorzystujemy siłę grawitacji, więc wchodzimy w takie pozycje, które
no, jeżeli jesteśmy ponapinani, to one może nie wszystkie są jakoś mega, uber przyjemne, ale poprzez to, że jesteśmy długo w tej pozycji, że kierujemy tam oddech, że zaczynamy od delikatnego zakresu i dajemy sobie czas, żeby się rozluźnić, pokierować tam oddech, grawitacji zadziałać, to czasem się okazuje, że właśnie ciało zaczyna powoli odpuszczać, poddawać się grawitacji i te zakresy nam się zwiększają, więc... To jest taki dosyć nowy wynalazek. Myślę, że ma dużo wspólnego z masażem tajskim, ale on jest fantastyczny. W ogóle, jeżeli ktoś ma szansę iść na yin jogę, to bardzo polecam, bo sama jestem fanką. Jeszcze jest jakiś styl, który jest szczególnie popularny? Wspomniałyśmy o hatha jodze. Mhm. No hatha to jest tak naprawdę wszystko, co wszystko razem ćwiczymy, tak. To można powiedzieć, że jest hatha yoga, czyli ten aspekt fizyczny jogi, no bo też jest na przykład taki styl, który się nazywa yoga Shivanandy, on jest bardzo niszowy, prawdopodobnie z racji tego, że tam jakby jest dużo tego wpływu kulturowego Indii, czyli tam mamy jakby dużo odniesień do samego hinduizmu, do tradycji indyjskiej, jest medytacja, są mantry, śpiewa się pieśni takie religijne, co nie znaczy, że trzeba przejść na hinduizm, żeby to praktykować, tak jak mówiłam, yoga jest filozofią, ale to jest ten taki pewny aspekt, który nazywamy, który Vivekananda nazwał bhakti jogą, czyli taką jogą, w której się koncentrujemy na sile wyższej i tam wszystko jedno, czy sobie ją nazwiemy Bogiem, czy sobie nazwiemy Buddą, pustką, czy nadamy jej twarz Boga Słonia Ganesi. Wszystko jedno. W każdym razie w jodze Shivanandy ważny jest ten element taki duchowy. No i wielu osobom to nie odpowiada, więc wydaje mi się, że może dlatego joga Shivanandy nie jest taka super popularna. Nie wiem, ja w Warszawie widzę, że winiasta staje się bardzo popularna, bardzo, czyli wszyscy, zarówno asztanga, jak i wszystkie winiasa flow i winiasa krama i tak dalej. No i wydaje mi się, że Iyengar też się całkiem nieźle miewa. Ale myślisz, że jest popularna dlatego winiasa, że jest najlepsza na start? Powiedziałabyś, że to jest taki styl, który można zarekomendować ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę z jogą? Myślę, że odpowiedź cię nie usatysfakcjonuje, bo odpowiedzieć brzmi to zależy. Ja głęboko wierzę w to, że musimy być krytyczni wobec naszych nauczycieli, do których trafiamy. Bo tak jak mówiłaś, liczy się nauczyciel, a nie styl. Tak. I ponieważ w Polsce joga jest całkowicie nieunormowana, nie wyszła żadna ustawa o nauczycielach jogi i tak naprawdę trudno jest powiedzieć, czy joga jest jakąś dyscypliną fizyczną i powinna podpadać pod fitness, sport i rehabilitację, czy raczej powinna podpadać pod psychologię na przykład, bo jakby taką jednym z ważniejszych jakby aspektów jogi jest też praca ze stresem, więc jest to często... Jest to trudne, ponieważ jest nieunormowana, tak jak coaching na przykład w Polsce, więc tak naprawdę każdy się może ogłosić nauczycielem jogi. Ty też się możesz ogłosić nauczycielem jogi i każdy zajęcia słuchaczy... Jutro. Dzięki, wpadnę. I to jakby stwarza pewien problem, mianowicie taki, że nie wiemy, gdzie się kształcili nauczyciele jogi, do których trafiamy. I to mógł być jakiś tam weekendowy kurs, nie wiem, ktoś mógł gdzieś wyjechać, zrobić sobie jakieś szkolenie. Słyszałam, że są kursy online i można zostać nauczycielem online. A są nauczyciele, którzy jakby spędzili ponad 300 godzin szkoląc się z praktyki, z układania praktyki, z anatomii, z metodyki nauczania. No i wiadomo, że jeden i drugi nauczyciel nie będą nigdy sobie równi. Więc wydaje mi się, że po prostu powinniśmy być krytyczni wobec swoich nauczycieli, przyglądać się temu, szczególnie na pierwszych zajęciach, jakie mają komunikaty, czy na nas zwracają uwagę, czy pytają nas, jak się czujemy, czego potrzebujemy, czy jakby szanują nasze zakresy, czy nas korygują na przykład, albo czy nas na hama dociskają w pozycjach jakby wbrew, czyli trochę gwałcą nasze ciało i robią coś wbrew naszemu ciału, czy na przykład odpowiadają na nasze pytania, jeżeli czegoś nie wiemy, jeżeli zapytamy, to czy nauczyciel potrafi odpowiedzieć na nasze pytanie, albo czy potrafi powiedzieć, nie wiem, doczytam, sprawdzę i ci odpowiem,
czy na przykład cię wyśmieje, bo to nauczyciele też są, że jak na przykład nie, nauczyciele w cudzysłowie, że jak czegoś nie wiedzą, to próbują ciebie skompromitować i ciebie jako ucznia wyśmiać. I to jest dla nas sygnał. A to jest dla ciebie sygnał. No i też moim zdaniem nigdy nie zaszkodzi zrobić sobie mały research i podpytać na przykład nauczyciela, jeżeli nie ma gdzieś tam napisane na czole, gdzie się szkolił, u kogo, ile godzin i tak dalej, to nie zaszkodzi podpytać nauczyciela, gdzie się szkoliłeś i u kogo i na przykład w jakim stylu uczysz i co to znaczy. I wydaje mi się po prostu, że warto, bo to jest tak naprawdę dbanie o siebie. No właśnie. A ty gdzie się uczyłaś? Jaka jest twoja historia? Powinna od tego może zacząć, ale jestem bardzo ciekawa. Powiedziałaś, że 20 lat to jest bardzo, praktykuję bardzo, bardzo 20, długo. No długo. Zaczęłam jak miałam 14, teraz mam 34, no to wychodzi 20. Naprawdę? No. Joga od młodza. Nie. Tak naprawdę to 10 lat pierwsze praktyki, no to było takie trochę dla mnie poszukiwanie, no bo zaczynałam, jak miałam 14 lat. Ja jestem z małego miasta, z Andrychowa w Beskidzie Małym i wtedy tam nie było nauczycieli wtedy. Ja praktykowałam jogę z książki, bo musiałam praktykować, dlatego że taki mam... old school. Totalny. No, myślę, że zrobiłam miliardy po prostu dużych błędów, albo za mało od siebie wymagałam też, bo oczywiście nie robiłam tego, czego nie lubiłam. No ale musiałam zacząć ćwiczyć, bo ja mam bardzo krzywy kręgosłup, już to już była operacyjna skolioza i dostałam taki prikaz, że mam ćwiczyć jogę i się uelastyczniać, to może się obejdzie bez operacji. Okazało się to prawdą, potwierdzam, mam tyle lat, ile mam i ciągle jeszcze nie mam zrutów w kręgosłupie, więc jest okej, okay. Aczkolwiek dalej jestem krzywa. I więc zaczęłam z książki, potem jak się przeprowadziłam do liceum, do Krakowa, to zapisałam się, oczywiście pierwsze co zrobiłam, to pobiegłam się zapisać do szkoły jogi. No i to była właśnie joga Iyengara. Joga wtedy była mało popularna, więc wiesz, to było super, bo te grupy były małe i joga Iyengara mi dała bardzo dużo w kontekście rozumienia pozycji, bo tam rzeczywiście każdą pozycję się rozkłada na czynniki pierwsze, każdą pozycję się komentuje, w każdej pozycji się jest na tyle długo, że można ją rzeczywiście poczuć, że jak ktoś czegoś nie może, to dostaje tę kostkę albo ten pasek i może sobie zmodyfikować wszystko, więc mnie joga Iyengara bardzo zbudowała, natomiast też zrobiła mi dużą krzywdę, bo ja za wszelką cenę chciałam być symetryczna w tych pozycjach, a ponieważ ja jestem krzywa i mam mega garba i krzywy kręgosłup, to ja też. Pewnie dużo osób teraz podniesie rękę i sobie tak szepnie, ja też. No i po prostu ja się za wszelką cenę starałam być jakby symetryczna w tych pozycjach, co dla mnie po prostu nie działało, więc sobie robiłam kontuzję i też nauczyciele czasem tam dociskali. I też to jest frustrujące dla twojej głowy. Tak, a ja tak byłam na takim etapie niestety, że sobie uwielbiałam dokręcać śrubę, byłam na jakichś strasznie restrykcyjnych dietach, postanowiłam właśnie zostać weganką bez totalnego rozumienia, na czym weganizm polega po prostu i prawie nic nie jadłam, bo nie kumałam, że sobie mogę ugotować różne fajne rzeczy. I jakby nie był to dobry czas w moim życiu. No i on trochę trwał, aż trafiłam w pewnym momencie do pracowni Macieja Wieloboba. I to jest gościu, który po prostu uratował mi życie naprawdę na wielu poziomach. Pamiętam, jak przeczytałam jego historię, bo jakoś tak zupełnie przez przypadek jakaś znajoma coś podlinkowała, ja weszłam do niego na stronę i tak jego historia właśnie była taka, że on przez wiele lat praktykował jogę Iyengara i był w ogóle gdzieś tam we władzach stowarzyszenia, bo jest w ogóle stowarzyszenie jogi Iyengara. I on w pewnym momencie zorientował się, że nie o to chodzi w jodze, że ten oddech jest taki super ważny, a w jodze Iyengara tego oddechu brakuje. I po prostu totalnie porzucił jakby dorobek całego życia, czyli jakby władzę i prestiż w jodze Iyengara. I po prostu znalazł sobie odwagę do tego, żeby mówić własnym głosem i uczyć tego, co on uważa za ważne. Czyli uczyć właśnie synchronizacji ruchu z oddechem, winiasy. Ten styl, w którym on uczy, się nazywa winiasa krama. I jak trafiłam do niego, to sobie pomyślałam, Boże, this guy is a rebellion. Ja po prostu muszę do niego iść koniecznie, bo po prostu ten poziom rebelii to jest to dokładnie to, czego teraz szukam, czego potrzebuję. No i jak trafiłam do niego na zajęcia, to miałam wrażenie, że po prostu pierwsze, co muszę zrobić, to się oduczyć miliona rzeczy, których się nauczyłam. I to, co sobie wyobrażałam, że joga jest taka i taka i taka i o to chodzi w jodze i o tamto chodzi w jodze, to po prostu totalnie Maciek z... No przewrócił mi wszystko do góry nogami, plus odkrył przede mną narzędzia. I to jest wstyd absolutny, że już po 10 latach ja nie znałam takich narzędzi jak pranayama. Praktycznie znałam jakieś dwie szczątkowe pranayamy, które się tam gdzieś robiło po zajęciach do zaawansowanych.
Ale nie znałam pranayamy w ogóle, więc ono, jeżeli, jakby to jest praca z oddechem, przepraszam, że mówię pranayama, to jest po prostu ćwiczenia oddechowe. Tak, chciałam cię zapytać o taki słowniczek jeszcze później, ale tak, pranayama to praca z oddechem. Tak, więc nauczył mnie pranayamy, nauczył mnie, pokazał, że jest że medytacja może być po zajęciach, że to nie jest tak, że relaks i nara do domu, tylko że może być medytacja, że też ogromnie ważnym i leczącym czynnikiem jest śmiech. Po prostu to było ekstra, to był pierwszy gość, który żartował na zajęciach, gdzie nie było takiej grobowej powagi i wszyscy byli tacy spięci i po prostu bali się odezwać, tylko po prostu był rechot i śmiech i po prostu jak ktoś czegoś nie umiał, to nie bał się zapytać, albo nie bał się, nie wiem, z siebie śmiać i po prostu to było, no to było coś, pamiętam swoje pierwsze zajęcia, bo to było coś wspaniałego i też pamiętam swoje pierwsze zajęcie, dlatego że Maciek nie bał się stawiać swoim uczniom wyzwań. Pamiętam, jak po prostu na pierwszych zajęciach powiedział, no spróbuj wejść do mostka ze stania na przykład. I ja po prostu zrobiłam ten mostek ze stania. Nie wiem jak, bo nigdy go wcześniej nie zrobiłam, po prostu odgięłam się w tył i weszłam do mostka i to było super, mega, po prostu urosłam 10 centymetrów. Wtedy sobie powiedziałam, kurde, ktoś wiedział, wierzył we mnie i wiedział, że ja mogę zrobić ten mostek ze stania. I, no i to jakby było kilka takich elementów, składało się na to, że zdobył totalnie moje zaufanie jako nauczyciel, plus miał rodzinę i też jakby widziałam, że Że nie jest dobrym, poza społeczeństwem. No, nie jest poza społeczeństwem i też, wiesz, nie jest sick, psycho po prostu, bo tak naprawdę jest też to, niestety trzeba powiedzieć, że jest bardzo wielu nauczycieli jogi, którzy mają totalnie niepoukładane swoje życie osobiste i którzy bardzo często nadużywają swojej pozycji jako nauczyciela albo nauczycielki. I to moim zdaniem też świadczy o tym, kim tak naprawdę jest nauczyciel. No i Maciek mnie mega przekonał właśnie tym, że po prostu jest totalnym uziemionym kolesiem, który ma swoją rodzinę, wie po co uczy jogi, realizuje swoją ideę i umie się z nią dzielić, bo też miał jakby tę metodykę nauczania, miał taką bardzo fajną. No więc przyjął mnie Maciek na kurs nauczycielski, no i po tych wielu latach u Maćka, bo tam ukończyłam jeden, który miał 350 godzin i potem jakby dostałam się do niego na kurs takiego drugiego stopnia. Oczywiście Maciek uwielbiał wypychać na głęboką wodę, więc dostałam tak zwane zadania mistrzowskie, czyli powiedział mi albo zacznij uczyć nauczycieli, kształcić nauczycieli, albo otwórz swoją szkołę, albo napisz książkę. Więc otworzyłam swoją szkołę i zaczęłam kształcić nauczycieli. Książkę się pisze, więc to jest też fajne, bo miałam takie poczucie, że zawsze, że mam plecy, że mój nauczyciel we mnie wierzy, a nie, że mi po prostu daje do zrozumienia, że to on jest wielki, on jest wspaniały, a nie... I że zawsze on będzie na pierwszym miejscu, a ja zawsze jestem gorsza i mniej wiem i w ogóle jestem do niczego, więc... Czyli dał cię pracę domową na kilka lat, ale dzięki temu przerosłaś wszystko. No myślę, że jestem tym, kim jestem w ogromnej mierze dzięki właśnie wsparciu mojego nauczyciela i ogromnie jestem wdzięczna, że trafiłam na niego, no bo prawdopodobnie gdyby nie Maciek, to nie byłabym nauczycielką jogi. A byłaś kiedyś uczyć się gdzieś u źródła w Indiach na przykład? Nie. Indie w ogóle mnie nie kuszą, nie mam... No to jest super ciekawe. Czemu? Nie, znaczy... Wiesz co, ja mam problem z kolonializmem, duży problem z kolonializmem i z turystyką jako taką. I też Indie wydaje mi się jakby ciężkim do przetrwania krajem, bo tam tak naprawdę... W każdym miasteczku jest jakiś nauczyciel, każdy uczy jogi, każdy ma jakąś metodę, a większość nauczycieli, od których ja się chcę uczyć i których podziwiam, jest na zachodzie, więc po prostu nie miałabym po co jechać do Indii, bo nie ma tam żadnego nauczyciela, którego podziwiam, a jechać do Indii, żeby jechać do Indii, to i jakby praktykować pod okiem byle kogo. Szczególnie czując, że nie chcesz tam jechać, to już w ogóle bez sensu. No, ale też się boję. Boję się tych różnic kulturowych, tak, nie wiem, zapachu, higieny, bla, bla, bla. No, jakby wiem, że jestem wrażliwa i nie czuję też takiej nie mam takiego wewnętrznego przymusu do tego, żeby przekraczać siebie za wszelką cenę i jechać po prostu do Indii, bo tylko prawdziwy nauczyciel jogi był w Indiach po prostu. Jak nie byłeś w Indiach, to nie jesteś prawdziwym nauczycielem jogi. Ja tak nie uważam i myślę sobie w ogóle, że współczesna joga, taką jaką mamy teraz jako ludzie Zachodu, to jest joga tak naprawdę stworzona na Zachodzie i wymyślona przez Zachód i obecnie też mam wrażenie, że więcej czerpiemy ze Stanów, z Australii, niż właśnie od nauczycieli, którzy teraz siedzą w Indiach. A czy jest taka osoba albo takie miejsce, które bardzo chciałabyś odwiedzić właśnie pod kątem rozwoju w świecie jogi?
Bardzo bym chciała pojechać na kurs do Mohana, który jest na Bali. Miałam jechać w tym roku, ale się nie udało. Może uda mi się, jeżeli kiedyś będzie jeszcze robił, bo na razie zapowiedział, że robi dłuższą przerwę. Bardzo bym chciała. Na pewno się uda. Maybe. Jest taka nauczycielka, która się nazywa Marysia Do na Instagramie. W sumie nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Podejrzewam, że mam polskie korzenie, skoro się nazywa Marysia Do. I ona uczy w Australii i bardzo lubię jej konto na Instagramie. Bardzo dużo się uczę od niej, bo ona prowadzi konto z tipami dla nauczycieli. I myślę, że jest fantastyczną osobą dla mnie. Bardzo, bardzo rozwijam swój warsztat nauczycielski, kiedy oglądam jej. Mam fajne pomysły na korekty, na wyzwania dla uczniów. Bardzo, bardzo ją lubię i chciałabym wziąć udział. Jak będzie miała w Europie jakiś warsztat, to może mi się uda pojechać. Jest taka też babka, która się nazywa Olga i też nie wiem, jak ma nazwisko. Ona prowadzi z kolei na taką stronę Sequence Wiz się nazywa. I po prostu Olga to jest kompendium wiedzy dla nauczycieli i dla samouków jogowych. Po prostu tłumaczy wszystko od anatomii począwszy, na psychologii skończywszy, różne niuanse, rozrysowuje sekwencje, nawet wymyśliła taką aplikację do układania sobie samodzielnie sekwencji. Ale super. Podpowiada ci, co masz robić tak, kolejnym. Tak, żeby opisać kroku. Dlaczego, żeby też uczyć się, dlaczego akurat wybieram na przykład tę pozycję, a nie tę. I to są tacy nauczyciele, od których czerpię ciągle i uczę się może online, ale to jest też, mam wrażenie, że żyjemy właśnie w takich czasach, że nie trzeba się wybrać po prostu z plecakiem na drugi koniec świata, żeby pogłębiać swoją wiedzę. Jeżeli tylko chcemy, to jest na to przestrzeń. My po prostu żyjemy w mega super czasach. Są osoby, które w pewien sposób wyśmiewają to i uważają, że jogi można nauczyć się tylko u źródła, czy to będzie będą Indie, czy Sri Lanka, czy na przykład Bali. Ale nie masz wrażenia z drugiej strony, że joga zrobiła się taka bardzo komercyjna i dużo osób może ze złych powodów ją uprawia? Czy są w ogóle złe powody, żeby uprawiać jogę, twoim zdaniem? Ja myślę, że złym powodem, żeby uprawiać jogę, jest ambicja i jakby taka chęć albo potrzeba zdominowania swojego ciała i podporządkowania ciała swoim ambicji, swoim ideom, swoim pomysłom. I wydaje mi się, że to już nie jest yoga. I jeżeli nawet jesteś akrobatą i potrafisz, nie wiem, stać na łokciach albo na jednym łokciu i potrafisz sobie, nie wiem, włożyć obie nogi za głowę i zrobić dziwny szpagat i milion różnych dziwnych rzeczy, a nie masz szacunku do własnego ciała i nie praktykujesz dlatego, żeby czuć się dobrze i komfortowo ze sobą i czuć się lepszym człowiekiem, czuć się bezpiecznie na świecie, rozwijać swoją empatię, to nie jest to yoga. Bo mi się wydaje, że taką podstawą praktyki jogi jest praktyka niekrzywdzenia i wszystko jedno, czy to jest jakby praktyka, znaczy nie wszystko jedno, że ta praktyka niekrzywdzenia ma kilka aspektów, że jasne, że to jest jakby w takim najbardziej basic poziomie, wszyscy tę ahimsę rozumiemy jako po prostu nie zabijaj, prawda, nie wiem, nie zjadaj zwierząt, nie rób im krzywdy, nie niszcz przyrody, że tam nie krzywdź innych ludzi, ale też często zapominamy, że również niekrzywdzenie odnosi się do nas samych i że nawet jeżeli byśmy się sobie przyjrzeli tak na co dzień, nie wiem, przez 24 godziny byśmy się sobie przyglądali, ile tak naprawdę sobie w ciągu dnia jesteśmy w stanie zrobić krzywdy, pomyśleć o sobie nieżyczliwie, wytknąć sobie jakieś rzeczy, albo ukarać się, połajać się wewnętrznie za jakieś rzeczy, albo na przykład, mimo że nam się chce spać, to zarywamy noc, albo mimo że potrzebujemy odpocząć, to po prostu dalej przemy do przodu i mimo że nas bolą stopy, to idziemy w niewygodnych butach, no, albo trwamy w jakichś związkach, które są dla nas totalnie krzywdzące, albo się podkładamy na przykład w jakichś relacjach. I tak naprawdę tutaj się zaczyna yoga. I to jest ważne, więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że niezależnie od tego, co robisz na macie, czy tylko sobie, nie wiem, dasz 10 minut na kocie grzbiety i na przyjemne przeciąganie, czy nie wiem, poświęcisz 4 godziny i będziesz cyzelować pozycję i wchodzić w zakresy, które są kosmiczne, jeżeli nie ma tam szacunku do ciała, jeżeli tam nie ma
jakiejś takiej miłości do siebie i właśnie tej praktyki niekrzywdzenia i wsłuchiwania się w siebie, tylko zamiast tego jest ambicja, krzywda, ciśnięcie, wciskanie się w pozycję, to nie jest to yoga. Chociażby nie wiem, jak pięknie wyglądała na Instagramie. Napisałaś na swoim blogu, że nie jesteś yoga babe, tylko jesteś ninja. Jest, jest. I co to dla ciebie oznacza, że nie jesteś yoga babe? Kim jest yoga babe? No, yoga babe to jest taka właśnie jakby laska, która no, pokazuje swój tyłek. Po prostu pokazuje swój tyłek, jest wylaszczona, jest taką, jakby z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi z Kalifornii, jest taką właśnie laską z Kalifornii, która jest opalona, ma piękne ciało. Oczywiście nie ma absolutnie nic złego w posiadaniu pięknego ciała. I w opaleniznie. Uwielbiam patrzeć na piękne osoby. Natomiast super jest, jak to bycie babe idzie w parze też z takim bogactwem duchowym i z jakimś takim jakby dozą samorefleksji, więc wiesz, no w czasach Instagrama jednak ten, jakby ta rzeczywistość się jakoś tam zagina, ona jest wypaczana, te komunikaty, jakie dostajemy na co dzień, po prostu są, dla mnie są przerażające, bo one się stają dla mnie opresyjne, bo jestem bombardowana z każdej strony po prostu pięknymi twarzami, pięknymi pośladkami bez grama celulitu, talią, osy, gęstymi włosami, ludźmi, którzy są po prostu zawsze wypoczęci, mają pięknie wysprzątany dom, po prostu żyją w królestwie, zawsze jeżdżą na wakacje, a jak już coś zrobią, to po prostu zawsze im się udaje i osiągają sukces i po prostu nigdy nie są zmęczeni i nigdy nie mają worów pod oczami. No jest to tak nierzeczywisty świat, z którym mamy kontakt na co dzień i że zaczynamy się zastanawiać, o Boże, to może ze mną jest coś nie tak, może powinnam coś zmienić w swoim życiu. Moje życie zupełnie nie przystaje do tego super obrazu, jakim na co dzień jestem karmiona. I to nie jest tylko Instagram, bo to są w ogóle wszystkie reklamy, które chcą nam cokolwiek sprzedać. No to jest ważne, żeby mieć tę świadomość. Jeżeli ktoś nam coś chce sprzedać, to najpierw nam musi stworzyć potrzebę. A żeby stworzyć potrzebę, to nam musi wmówić, że czegoś nie mamy, albo jesteśmy niewystarczająco dobrzy, albo czegoś nam brakuje. I wtedy stajemy się idealnym klientem. Więc wydaje mi się, że właśnie posiadanie tej świadomości, że ja nie chcę być yoga babe, czyli nie chcę być taką właśnie laską, która pokazuje ludziom, jak zajebiście idealne jest moje życie, zajebiście jest idealne jest moje ciało, bo nie jest. I jest dla mnie mega ważne. I ja też właśnie, nie wiem, jestem rubaszna, jestem toporna w wielu rzeczach. Robisz porównania z młotkiem. Robię porównania z młotkiem. Uwielbiam się z siebie śmiać i po prostu, no uwielbiam tę estetykę lat po prostu 80. i 90., kiedy ten Bruce Lee po prostu robi, który po prostu jest sobą w tym filmie, bo on nikogo nie gra, on po prostu realizuje tę ideę bycia sobą zawsze i ten Bruce Lee po prostu robi dziwne miny i jakby odgrywa pewien taki dramatyzm, który dla nas jest zabawny, a z drugiej strony jest jakiś taki dla nas zachwycający, to jest właśnie to, co mnie pociąga, czyli jakby chcę być sobą, staram się być sobą, to też nie znaczy, że zawsze jestem sobą, to też jest taki frazes, który mamy, to nie jest prawda i też nakładam czasem filtry na Instagrama, jak wrzucam swoje zdjęcia, albo jak gadam na przykład rano i nie mam makijażu, to też sobie nakładam filtr na Instastory i to jest w porządku. Okay, yeah, that's fine. No ale jakby mój cel to nie jest bycie yoga babe, tylko to jest bycie po prostu ninją. A czy to, że jesteś psychologiem, pomogło ci w pracy? O Jezu, tak. Ja w ogóle poszłam na te studia, dlatego że chciałam być lepszym nauczycielem jogi. I ja czasem mam takie poczucie właśnie, że kuźwa, że jestem jak, wiesz, trochę, oczywiście jest to absolutnie nieadekwatne, co teraz powiem, bo nie jestem jak Krishnamacharya, ale w sensie realizowania tego ideału właśnie bycia nauczycielką jogi zamiast bycia poważanym psychologiem, który naprawdę, nie wiem, może prowadzić poważne badania i robić coś, co ma znaczenie i tyle waży społecznie, oczywiście mówię jakby to z przymrużeniem oka, to ja wybrałam zawód po prostu silly totalnie i totalnie nieważny, czyli zawód nauczyciela jogi, czyli tak naprawdę postawiłam się w jednym rzędzie, nie wiem, z ludźmi, którzy nie są po prostu może, nie wiem, najlepiej wyedukowani na świecie. Tymczasem psychologia mi ogromnie pomogła i
I wydaje mi się, że tak naprawdę dzięki psychologii dopiero stałam się taką prawdziwą nauczycielką. Dzięki temu, że po prostu skumałam układ nerwowy i jak to działa. I że te wszystkie terminy jogiczne, którymi się posługujemy, tak naprawdę one mają właściwie jeden do jeden przełożenie na psychologię. Albo na naszą po prostu na neurologię, tylko że my po prostu na zachodzie używamy trochę innych słów, ale tak naprawdę koncepcja jest bardzo podobna i na przykład zrozumiałam, jak to jest na przykład, że wygięcia w tył nas pobudzają. Bo to była taka nauka, której mój nauczyciel mi mówił, że jak chcę pobudzić uczniów, to robię z nimi wygięcia w tył albo pozycje stojące, trud jakichś wojowników. I dopiero zrozumiałam to, że na psychologii, że po prostu jak ja się wyginam w tył, to ta współczulna gałąź autonomicznego układu nerwowego, czyli ta gałąź, która jest odpowiedzialna za walkę, ucieczkę, pobudzenie, zadaniowość, to ona się po prostu rozkręca. I jakby tutaj nie ma żadnej magii. To jest jakby bardzo duży, organiczny konkret. I właśnie tego się, jakby to mi dała psychologia. A drugim takim aspektem, który jest może trudniejszy do opowiedzenia, jest jakby do takiego upatologicznego wyjaśnienia, jest praca z traumą, bo na studiach psychologicznych trafiłam na fantastyczną wykładowczynię, która właśnie jest psychotraumatologiem i zajmuje się traumą. I dzięki niej na przykład zrozumiałam, czemu niektóre osoby, które do mnie trafiają, na przykład ciężko jest im wyleżeć w relaksie, albo jakieś pozycje wzbudzają w nich takie stany emocjonalne, których nie powinny, bo... Jakieś lęki. No, jak sobie wyobrażamy, czasem to normalnie ktoś przychodzi na jogę, ćwiczy, nara wychodzi i ewentualnie jest bardziej zrelaksowany, ale nie ma na przykład jakiś tam płacz, nie pojawia się raczej płacz, albo jakieś właśnie takie stany lękowe. I kilka razy mi się taka sytuacja zdarzyła i dzięki temu właśnie, że mogłam przegadać kilka rzeczy, bo ta wykładowczyni potem stała się moją promotorką i dzięki niej mogłam pisać pracę i prowadzić badania właśnie takie jogowe, czyli tak naprawdę jakby mogłam chociaż postawić jogę obok pracy z traumą i sprawdzić po prostu, czy to jakkolwiek się przekłada. No i wyniki są optymistyczne i obiecujące, więc może kiedyś w przyszłości jakby będziemy też pracować z ciałem, pracując z traumą, to właśnie ona mi po prostu znalazła do mnie czas, żeby mi wytłumaczyć pewne aspekty mojej pracy i pewne stany moich uczniów, z którymi ja teraz wiem, jak pracować i czym one są i pomogła mi je nazwać. Więc myślę sobie, że zdecydowanie psychologia po prostu uczyniła mnie trochę lepszą albo może trochę bardziej kompetentną po prostu nauczycielką. Powiedziałaś o nazwach i to jest to, o co miałam cię zapytać, czyli ten mały słowniczek, bo często tak jest, że zaczynają przygodę z jogą i nagle słyszymy, że wszyscy mówią różnymi dziwnymi hasłami, jakimś obcym językiem i nie wiemy, co to jest. Już dzisiaj mówiłyśmy o asanach i o pranayamie. Ja jeszcze znam jakieś kilka pojęć typu shavasana, ale możemy szybko powiedzieć, co to jest, te trzy rzeczy i dodać jakieś taki niezbędnik. Jasne. Ja przede wszystkim słowo asana, to jest bardzo ważne. Asana to znaczy stabilna i wygodna pozycja. I to są takie dwa zalecenia, które się powinny odnosić do pracy w pozycjach jogi. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że każda pozycja, która jest dla nas stabilna i wygodna, jest asaną. Więc my teraz, jak sobie siedzimy i gadamy, jeżeli się czujemy komfortowo, to również siedzimy w asanie. I ta stabilność i wygoda to są takie dwie jakości, których szukamy w asanie. I teraz każdy, kto był na lekcji jogi, na prędce jest sobie w stanie przywołać w pozycję, w której umierał prawdopodobnie, odliczał sekundy po prostu, które się dłużyły, zaciskał zęby, oczy mu wychodziły z orbit i po prostu modlił się o to, żeby ta pozycja jak najszybciej się skończyła. Więc to nie jest asana, to jest nasza droga do asany. Więc w dobrze zaprojektowanej praktyce jogi, taka jest idea, dbamy o to, żeby jak najmniej było takich pozycji, takich stanów, w którym my tracimy na przykład kontakt ze swoim oddechem i zaczynamy mieć zadyszkę, albo jakby zaciskamy zęby i napinamy się, albo właśnie przestajemy oddychać, bo ta napinka i ten zacisk to jest taka
jakość, która się nazywa dukha, czyli taki właśnie ciasnota i zacisk i dyskomfort, a my w asanach szukamy sukhy, czyli takiej jakości przeciwnej do dukhy, czyli właśnie rozluźnienia, komfortu, przyjemności, przestrzeni. Więc jakby idealna praktyka asan to jest tak zaprojektowana praktyka, w których pozycje są dla nas łatwe i one są elementem wyzwania, ale tak na granicy, także sobie nie jesteśmy w stanie zrobić krzywdy, ale jednak czujemy jakiś progres i czujemy, że się rozwijamy i nasze ciało stopniowo, kontrolując oddech, cały czas mając świadomość tego, co robi, gdzie jest, dąży do tego, żeby to poczucie sukhy, czyli tego komfortu rozszerzać na coraz większy zakres, coraz trudniejszą pozycję albo coraz trudniejszy wariant. Natomiast właśnie ta stabilność jest, myślę, że jasna i jakoś tam nie musimy jej bardzo tłumaczyć, ale właśnie te dwa aspekty, asany, stabilność i wygoda, one są właśnie kluczowe. No więc mamy już wyjaśnione słowo tak. Asana. I jakby jeszcze odnosząc się do słowa asana, jest bardzo ważne, że często jak idziemy na zajęcia, to słyszymy jakieś tam obce, dziwne nazwy, które na końcu mają słowo asana, czyli Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Vrikshasana, Shlabhasana, prawda? I to są różne Hanumanasana. I to właśnie te nazwy, czyli ten gryp, z którym teraz poleciałam, to są nazwy sanskryckie pozycji jogi. I to nie jest sztuka dla sztuki, że nauczyciele używają tych nazw. Ja myślę, że to jest bez sensu, żeby tak uczniów bombardować tymi nazwami pozycji i nie tłumacząc im w ogóle, co one znaczą, bo to jest totalnie z dupy. Oczywiście ja wiem, że nauczyciel chce pokazać, że wie, że jest zajebisty, że umie, ale tak naprawdę to totalnie nie o to chodzi. Celem nas w pozycji jest to, żebyśmy mniej więcej zrozumieli, o co w nich chodzi. Czyli na przykład jeżeli mamy pozycję drzewa, czyli Vrikshasana, to możemy sobie wyobrazić, że nauczyciel nam powie, czyli powie, że wchodzimy do Vrikshasany, czyli do pozycji drzewa, a to oznacza, że drzewo ma korzenie, więc musimy dbać o stopę, na której stoimy, żeby ona była porządnie doklejona do ziemi, że to jest nasz fundament w tej pozycji, bo tak naprawdę jakby nasza stabilność zależy od tego, jak pracuje stopa, że nasze nogi, nasz core działają jak pień drzewa, który musi być stabilny, który musi być też delikatnie elastyczny, że nasz czubek głowy rośnie w stronę światła do góry, tak jak rośnie drzewo. No i na końcu wypuszczamy do góry ręce, czyli gałęzie, które mają nam wydłużyć boki ciała. I w tym momencie pozycja zaczyna nabierać znaczenia i zaczynamy rozumieć, dlaczego wchodzimy do tej pozycji, zaczynamy rezonować z jej nazwą i paradoksalnie czasem wchodzenie do danej asany, czyli do danej pozycji, może stać się dla nas łatwiejsze, bo często w nazwie pozycji kryją się właśnie różne wskazówki, z których sobie możemy skorzystać. Więc fajnie by było, żeby jeżeli nauczyciel już używa tych super sanskryckich nazw, to żeby nam wytłumaczył, dlaczego dana pozycja tak, a nie inaczej się nazywa i co możemy z niej wyciągnąć. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o asany. Teraz mamy pranayamę. I tłumacząc jakby to, przekładając to na język zachodu, to jest praktyki oddechowe, czyli to jest sposób pracy z oddechem, ale musimy jakby pamiętać o tym, że prana w Indiach, w kulturze indyjskiej, to jest trochę co innego niż po prostu jakby strumień powietrza i powietrze, bo prana to jest jakiś, możemy powiedzieć, że prana to jest jakaś tam energia życiowa. I bardzo ważne jest, żeby tę energię oszczędzać i żeby ją tak kierować, żeby nasze ciało było jak najbardziej odżywione. Taki intuicyjny sposób możemy to powiedzieć, że jak osoba jest, nie wiem, ma jasne oczy, jest zadowolona, jest żywa, dobrze nam jest z nią, nie jest przegięta, w sensie za bardzo nakręcona, ale jest taka świadoma, rzeźka, ma fajne ciało takie ruchliwe, bez napięć, no to możemy intuicyjnie powiedzieć, że ta osoba ma dużo energii, że jest fajna, że lubimy przy niej być. No osoby, które są, wiadomo, zmęczone, zdołowane, czy tam bardzo napięte, albo bardzo przekręcone jakoś i pobudzone, no to, że one mają jakieś problemy, że niekoniecznie jest nam z nimi dobrze. No i właśnie jakby przekładając tę koncepcję na język Indii, to możemy powiedzieć, że osoba, która ma jakby unormowany strumień prany, czyli jakby tak dużo takiej dobrej energii, to że właśnie ona ma dużo prany, a osoba, która jest albo ospała za bardzo, albo za bardzo pobudzona, że coś jest nie tak, coś nie działa. Więc jakby
ważne jest to, że praca z oddechem to nie są tylko ćwiczenia oddechowe, jakieś kombinowanie palcami przy nosie, jak się śmieje mój nauczyciel, albo po prostu proste zatrzymywanie oddechu na siłę, bo też sobie tak niektórzy wyobrażają pranayamę. Tylko chodzi w tym o zrozumienie działania oddechu, czyli jak wiemy w psychologii, w neuropsychologii, oddech jest takim jedynym wytrychem do naszego autonomicznego, do autonomicznej gałęzi układu nerwowego. To jest tak, że nasz układ nerwowy się dzieli na dwie gałęzi, na część somatyczną, czyli te wszystkie rzeczy, które możemy kontrolować. Możemy kontrolować ruchy rąk, nóg, możemy sobie powiedzieć stań z krzesła, wejdź po schodach, kłócnij, sięgnij, bla, bla, bla. I nad tym mamy kontrolę. Natomiast jest też część autonomiczna i nad nią kompletnie nie mamy kontroli. Nie mamy kontroli nad biciem swojego serca, nad tym, czy żołądek teraz będzie trawił, kiedy nerki będą filtrować. Po prostu coś to się dzieje i nie mamy za bardzo nad tym kontroli. Natomiast okazuje się, że oddech jest po obu stronach, czyli z jednej strony on sobie jest automatycznie i sobie płynie, nawet jak o nim nie myślimy, ale z drugiej strony możemy o nim pomyśleć, możemy go świadomie wydłużyć, albo zatrzymać, albo skrócić. I przez to, że oddech jest po obu stronach, zarówno somatycznie, jak i autonomicznie, to okazuje się, że kierując oddech w odpowiedni sposób, możemy wpłynąć na tę część, na którą teoretycznie wpływu nie mamy, czyli na tę część autonomiczną. Czyli za sprawą tego, jak oddychamy, możemy na przykład uspokoić bicie swojego serca, albo możemy siebie uspokoić, na przykład dzięki temu sprawić, że nasze jelita będą lepiej sobie pracować i będą sobie trawić spokojnie i wszystkie te substancje odżywcze będą się spokojnie wchłaniać, że procesy leczenia organizmu i leczenia komórek się zaczną uaktywniać i że nasz mózg dostanie więcej takiego dobrego tlenu i będzie wydajniej pracował. Więc tak naprawdę celem pranayamy jest wpływanie na to, na co teoretycznie nie mamy wpływu, czyli podniesienie albo inaczej zoptymalizowanie poziomu naszej energii i wpływ na tę autonomiczną część układu nerwowego. I po to jest pranayama. A czy jest jeszcze jakieś inne pojęcie, takie kardynalne, bardzo, bardzo ważne w jodze? Czy to już pozostałe te nazwy, to są głównie asany, które możemy spotkać na zajęciach i mogą nas przestraszyć? No, pojęcie jest mnóstwo, ale właśnie zastanawiam się, co nas może przestraszyć. No, powiedziałaś o Shavasanie. Shavasana to jest jakby kolejna asana, Shavasana. I nazwa Shavasana znaczy tyle, co pozycja trupa albo pozycja martwego ciała. Super. Wow. Ale ja ją bardzo lubię. Czekam całe zajęcia. Czekaj, właśnie, ja też. I to jest po prostu pozycja, myślę, wydaje, którą wszyscy najbardziej kochamy. Jeżeli chodzi o nazwę Shavasany, to znowu ona nam daje przestrzeń do tego, żebyśmy sobie ją zrozumieli i zinterpretowali, co ma tak naprawdę co mamy zrobić w tej pozycji. Więc jeżeli ma to być pozycja martwego ciała, to wiemy o tym, że mamy się nie ruszać, czyli że mamy być, że mamy być statycznie, stabilnie, ale też ważne jest to, że jak ciało jest martwe, no to jest całkowicie rozluźnione, prawda? Mięśnie są zwiotczałe, wszystko jest bezwładne, wszystko sobie leży, wszystko sobie opada i tak naprawdę wiemy, że takiej jakości w Shavasanie mamy szukać, żeby wszystko sobie opadło do ziemi, żeby się rozluźniło. Natomiast tak naprawdę, Shavasana to nie jest tylko tak zwany relaks i odpuszczanie, ale, uwaga, kolejne trudne słowo, Shavasana może stać się również tak zwaną praktyką pratyahary. Pratyahara to jest już ostatnie słowo. Pratyahara znaczy tyle, co wycofanie zmysłów. Czyli kiedy możemy leżeć w Shavasanie, ale nasz umysł może wcale nie być w Shavasanie, czyli może sobie latać do listy zakupów, albo listy rzeczy, które mamy jeszcze dzisiaj zrobić, albo rozpamiętywać, co się stało dzisiaj rano, albo myśleć sobie o tym typowe chłopaku, który do nas nie pisze, bla, 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 czyli totalnie typowe. Ale to jest okej, to jest taki pierwszy krok, bo czasem sobie po prostu potrzebujemy odpuścić i poleżeć w relaksie, to jest mega okej. Ale jeżeli chcemy tak naprawdę, naprawdę się zrelaksować, to musimy zrobić coś z tym, co nas napina. A tym, co nas napina, są często nasze myśli i nasz rozbiegany umysł, który nawet jak się chcemy fizycznie zrelaksować, no to jeżeli on pobiegnie do tego, co mamy zrobić dzisiaj wieczorem, to prawdopodobnie ten relaks nie będzie taki głęboki. I nie będziemy tu i teraz w ciele. Więc w pratyahara chodzi o to, żeby obserwować to, co się dzieje w ciele i być jakby w środku, w ciele, ze swoim oddechem, ze swoimi wrażeniami płynącymi z ciała. Czyli jest to medytacja.
Tak, tak można powiedzieć, że tak, że jest takim pierwszym, jakby taką praktyką koncentracyjno-medytacyjną, tak. I jakby wycofać zmysł z zewnątrz, czyli przestać nasłuchiwać, przestać, nie wiem, czuć, wąchać, smakować, tylko po prostu być w swoim wnętrzu i być ze sobą z ciałem. Na koniec, na prawie koniec, bo jeszcze nie koniec, ale na prawie koniec zapytam cię o to, co wspomniałaś na samym początku i muszę o to zapytać, bo to jest ta kwestia związana z religią. Yes. Bo to jednak zawsze się pojawia. Mm-hmm. I tak jak powiedziałaś, joga nie jest religią, jest filozofią, ale wiele osób, które są praktykującymi, dajmy na to najwięcej osób w naszym kraju, to będą chrześcijanie, katolicy, mm-hmm. chciałoby z jednej strony może spróbować jogi, ale boją się, że to będzie niezgodne z ich wiarą. Czy jakby to jest złe, że ta osoba zaczyna ćwiczyć jogę, znaczy, że się oddala od swojej religii? Jak ty myślisz? No ja tak, ja podkreślam, że joga to jest filozofia, więc ona pozostawia nam zupełną dowolność w kwestii tego, czy my wierzymy, bo przecież nie każdy wierzy, prawda? Czyli czy my wierzymy i w co my wierzymy. Joga się jakby nie odnosi absolutnie do tego aspektu, czy jest Bóg, jak on wygląda, jakie praktyki należy stosować, żeby go czcić albo nie. Mnie to właśnie bardzo przekonuje, mnie dlatego joga bardzo przekonała, że po prostu nie jest systemem pracy nad sobą, który każe mi w cokolwiek wierzyć. Joga raczej robi sprawdź, a jeżeli to działa, to zrób, a jeżeli to nie działa, to tego nie rób. Jeżeli chodzi o chrześcijan, to Dominikanie chyba wydawali, krakowscy jeszcze, jak mieszkałam w Krakowie, wydawali jakieś takie pismo, nie pamiętam, jak ono się nazywało, ale był tam taki właśnie fajny artykuł o chrześcijanach, którzy praktykują jogę. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jeżeli coś jest dla ciebie nieznane, jeżeli czegoś po prostu nie wiesz, a ktoś kiedyś powiedział, że to jest straszne, to rzeczywiście może, jakby możesz się tego bać. Wydaje mi się, że jest tyle samo księży, którzy jakby nie mają nic przeciwko praktyce jogi, sami praktykują, bo też znam takich i są super, jakby są super wspierający, bo wiedzą, że jakby joga nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteś religijny, czy nie jesteś religijny i w co konkretnie wierzysz. Ale też oczywiście znajdą się księża, którzy będą straszyć religią straszyć jogą. I religią też, i odstraszać od religii. No i ja myślę, że nic na to nie poradzimy. No i jakby jedynym, co można zrobić, no to edukować. No, jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć, no to i doczytać, i będzie miał wolę do tego, żeby doczytać, to będzie czytał i się dowie. Jeżeli nie, no to nie. Ja uważam, że po prostu na pewno bez sensu jest praktykować, jeżeli się tego boisz. I jeżeli się tego boisz, jeżeli się czujesz niepewny, to wydaje mi się, że to nie ma absolutnie żadnego sensu. Natomiast no, jeżeli się nie boisz i nie wiem, ja znam wielu chrześcijan, mam uczniów chrześcijan po prostu, którzy do mnie chodzą i sobie bardzo chwalą i nic im się nie stało. Na przykład, natomiast warto też wiedzieć, skąd się wziął taki strach przed jogą. Ja myślę, że to wyrosło właśnie na gruncie tego hipisowskiego takiego buntu na przełomie lat 70. i 80. w Polsce, a w Stanach troszeczkę wcześniej, czyli w latach 70., kiedy po prostu ta ezoteryka była taka totalnie, jakby totalnie nieokiełznana, wymieszana jeszcze z LSD, z dragami, kiedy jakby to wszystko było takie totalnie po prostu wrzucone do jednego wora, niezrozumiałe, takie właśnie rób ta, co chce ta i na tym gruncie takiego duchowego poszukiwania i takiego poczucia wyjałowienia duchowego i bez sensu pojawiali się po prostu ludzie, którzy to wykorzystywali na maksa, ogłaszali się jakimiś liderami, mhm. jakimiś guru, wykorzystywali też słowa yoga do różnych dziwnych, albo medytacja, wykorzystywali tych słów do różnych dziwnych praktyk, do manipulowania innymi ludźmi i wydaje mi się, że nie wiem, ostatnio na przykład na Netflixie wyszedł taki, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, fantastyczny serial dokumentalny o Osho, koleś, który się nazywa Osho, znaczy on już nie żyje, ale w Polsce te książki są jakieś mega popularne. Nie słyszałam. Mega popularna medytacja dynamiczna Osho i w ogóle nie wiadomo co.
okazuje się, że po prostu no, gościu miał swoją sektę i też na gruncie tego, że jakby ogłosił się guru i przewodnikiem duchowym dla wielu ludzi, po prostu nimi ekstremalnie manipulował. W ogóle fantastyczny serial. Więc ja się też nie dziwię... Podlinkujemy. Dobra. Ja się też nie dziwię ludziom, którzy się boją, bo rzeczywiście to, co jest nieznane, budzi pewien, pewną podejrzliwość i pewien niepokój. I to dobrze. Ja uważam, że to jest fantastyczne, że jesteśmy czujni i uważni. I wydaje mi się, że rzeczywiście yoga przestała być w pewnym momencie ścieżką inicjacyjną, bo kiedyś to było tak, że uczeń, znaczy mistrz inicjował ucznia i uczeń się jakby dostosowywał do tego, co mistrz mówił i to było tak, jak u nas teraz szkolenia nauczycielskie, prawda, albo nie wiem, kształcenie uniwersyteckie w szkołach. Kiedyś też nie było kształcenia w szkołach i dyplomów i kierunków studiów i to wszystko zostało stworzone po to, żeby to wszystko jakoś znormalizować i ująć, żebyśmy pewni byli, że lekarz ma w Polsce ma tę samą mniej więcej, czy tam w Krakowie ma mniej więcej tę samą wiedzę, co lekarz w Szczecinie. I to jest mniej więcej znormalizowane. W jodze niestety tak nie jest. I ponieważ joga przestała być ścieżką inicjacyjną, to tak jak mówiłam, każdy się teraz może ogłosić nauczycielem jogi. Więc dlatego sprawdzajmy. To nie jest, to jakby sama joga nie jest zła, ale jeżeli stoją za tym jakieś złe intencje, to tak samo jak ktoś się ogłosi coachem, tak samo po prostu tyle ostatnio syfu się zrobiło wokół coachingu, bo coachami ogłaszały się osoby totalnie niekompetentne, totalnie manipulujące innymi i po prostu udające, że chcą pomagać do tego, żeby czerpać własne korzyści z tego. I wydaje mi się, że dokładnie tak samo sytuacja wygląda z jogą, że każdy się może ogłosić nauczycielem jogi, a ponieważ każdy się może ogłosić nauczycielem jogi, to może wykorzystać nazwę yoga i dobre intencje ludzi do tego, żeby osiągnąć własne korzyści w jakiś tam sposób, albo kogoś manipulować, albo zrobić mu krzywdę. Więc myślę, że powinniśmy być czujni. Natomiast sama yoga, no obecnie wykłada się jogę na studiach wyższych, na przykład na AWF-ie jest joga. Ja kształcę na studiach podyplomowych z jogi. Całe Indie jakby bazują, joga jest teraz najważniejszym towarem eksportowym, można powiedzieć, Indii, więc taka joga, zdrowa joga, naukowa joga absolutnie nikomu nie szkodzi, nie jest religią, nie ma nic wspólnego z religią, natomiast to, że ktoś się ogłosi, jakiś oszołom się ogłosi joginem po prostu i albo coachem, no to niestety no, nie mamy na to wpływu jeszcze. Mam nadzieję, że w końcu zostanie to jakoś unormowane. Ale czy tak jest, że ta obawa i te lęki wynikają często z niewiedzy, więc tak jak mówisz, zrobić swój research, mniej więcej wiedzieć, na czym to polega i też się nie zrażać. Myślę, że to jest takie dobre podsumowanie. Ale teraz jest bardzo fajna część, czyli szybkie pytania, odpowiedzi, które są związane z tobą i to są zupełnie luźne tematy, tak żeby też słuchacze mogli cię lepiej poznać i na koniec, żeby się tak zabawić. Część w ogóle, to już zapytałam cię o nie lub sama o nie odpowiedziałaś, ale możemy najwyżej powtórzyć, więc gotowa? Yes. Pierwsze, które sobie tutaj zanotowałam, to jest to, czy masz jakąś podróż marzeń i już powiedziałaś, gdzie chciałabyś pojechać, ale może nie związaną z jogą, masz jakąś inną podróż. Jest Nowa Zelandia i ta podróż się spełni prawdopodobnie w styczniu. No to super. A na długo jedziesz? Na miesiąc. No, to Nowa, porządny Nowa kawał czasu. I też ja bardzo lubię kraje zimne, więc marzę, żeby jechać na Antarktydę. Zostań w Polsce. ale wrócę, ale też marzę o Antarktydzie i no, to są takie dwa. I może na Svalbard też bym chciała bardzo. A czy są jakieś osoby w internecie, już też powiedziałaś o kilku, które uważasz, że warto polecić, warto obserwować? Mogą to być ludzie z Instagrama, z jacyś blogerzy? No, głównie siedzę w branży jogowej, więc ja myślę, że właśnie ta Marysia Do na Instagramie jest ekstra. Olga SequenceWiz, tak się nazywa strona, SequenceWiz.com. Maciej Wielobu, mój nauczyciel, on wydał kilka książek i uczy medytacji, więc jeżeli by ktoś chciał zacząć bezpieczną medytację, to myślę, że Maciek jest najwłaściwszą osobą i też blog Yoga ABC jest fajny. Oh my god, wiesz jak to jest, jak kiedy... To jest najgorsze pytanie. No właśnie. I chciałam jeszcze powiedzieć, że jestem totalną psychofanką, to a propos Antarktydy, gościa, który się nazywa John Bozinow i jest Nowozelandczykiem, który pracuje na Antarktydzie i robi najpiękniejsze zdjęcia pingwinów fok i dokumentuje życie na Antarktydzie, więc jest ekstra. I reżyser mój ulubiony, czyli Taika Waititi, ma też ekstra, czyli reżyser Thora i takiego filmu
What We Do in the Shadows, mega fajny, śmieszny koleś, to też jego uwielbiam na Instagramie followować. I to wszystko spiszemy, podlinkujemy. I NASA jeszcze. I kanał NASA, tak. O kosmosie jest najwspanialszy. To jest jedyna Insta TV, które oglądam bardzo regularnie. To podróż marzeń, masz powiedzieć, w kosmos. Yes. To maybe one day. I jeszcze chciałam się ciebie zapytać, czy masz takie swoje marzenie zawodowe, takie coś, co bardzo chciałabyś zrealizować jeszcze? Na pewno wiele jeszcze zrealizujesz. Tak. I chciałabym, żeby joga była w szkołach, żeby dzieciaki miały możliwość praktyki jogi, bo mam poczucie, że zresztą wracam, w zeszłym tygodniu byłam na takiej konferencji SKS, więc to się dzieje. Nie wiem, czy ktoś pamięta SKS-y z podstawówek albo w ogóle, że to były takie szkolne, pozalekcyjne zajęcia. Ja chodziłam na siatkówkę, pamiętam. Też chodziłam na siatkówkę. Jest. I one były, ale one były takie totalnie oldschoolowe i takie totalnie nudne. A teraz ten program SKS się zmienia i po prostu są tak ekstra rzeczy i nauczyciele mają możliwość się szkolić. No i między innymi znalazły się jednak miejsca na jogę i mogłam szkolić nauczycieli i nikt się nie bał szatana i joga rzeczywiście się unaukawia i jest dla niej miejsce i nie wiem, moim marzeniem jest to, żeby dzieciaki miały możliwość uczenia się o swoim oddechu, o swoich emocjach, pogłębienia świadomości ciała, o tym, że ruch jest fajny, bo ja na przykład byłam w szoku i tego nie wiedziałam, że co czwarte dziecko obecnie w Polsce się zmaga z otyłością i to jest kosmos i to rośnie, niedługo już będzie co trzecie, więc trudno jest takim dzieciom powiedzieć biegaj przez cały WF dookoła boiska, bo one się ledwo ruszają, więc wydaje mi się, że dla nich yoga jest ekstra. No i też psychicznie po prostu myślę, że to robi ogromnie, jak patrzę na przykład na badania tego, jak się zmienia mózg pod wpływem tego, że dzieciaki się koncentrują, uczą koncentrować albo właśnie medytować na przykład poprzez obserwację tylko wdechu i wydechu, jak to zmienia korę przedczołową, czyli te okolice mózgu, w której jest ośrodek samokontroli i siły woli i też kontroli emocji, że ta kora przedczołowa naprawdę się zmienia i rośnie i pogrubia i po prostu... Jest to dla mnie na pewno takie ogromne marzenie, żeby ta joga się pojawiła w szkołach, żeby nauczyciele WF-u też zdobyli te chociażby takie podstawowe kompetencje do tego, żeby umieć prowadzić takie zajęcia, albo na przykład pedagog szkolny, żeby umiał poprowadzić takie zajęcia i nauczyć dzieciaki pracy z oddechem i medytacji. Więc to jest taki mój big dream. Jeżeli będę mogła do tego przyłożyć chociaż jedną cegiełkę, to umrę zadowolona. Tak będzie, szczególnie, że już mamy jogę na studiach, na wielu uczelniach i z tego, co wiem, to ludzie się zabijają o te miejsca. Ekstra. Że jest bardzo, bardzo popularna, więc następny przystanek to szkoły. Yeah! I na koniec powiedz nam, gdzie można ciebie znaleźć w wszechświecie wirtualnym i stacjonarnie. No, jestem na basiatworek.pl. To jest taka strona, która jest takim centrum zawiadowczym, bo jest tam link do, są tam linki do YouTube'a, gdzie można znaleźć moje sekwencje, które nagrywam. Jest link do Instagrama, jeżeli ktoś, nie wiem, ma ochotę oglądać moje Insta Stories. I jest przede wszystkim blog, w którym staram się pisać o jodze i o tej neuropsychologii, tak żeby wszyscy zrozumieli. No, więc myślę, że to są te wirtualne miejsca, natomiast takie miejsce rzeczywiste na ziemi to jest przede wszystkim stan skupienia na Placu Zbawiciela, bo to jest moja szkoła w Warszawie. No i na weekendowych kampach, czyli takich obozach, które organizuję, bo uważam, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć praktykować jogę. To jest właśnie tak sobie wyjechać na taki weekend, zanurzyć się w pełni w praktyce, dać sobie czas na obserwację swojego ciała, potem wrócić do domu i mieć już chociażby podstawy do tego, żeby praktykować właśnie na własną rękę. A gdzie one się odbywają? Ja je organizuję w całej Polsce. Teraz w październiku jedziemy pod Warszawę, na Andrzejki jedziemy do Łeby, więc staram się je organizować w całej Polsce. Czasem też gdzieś tam wyjeżdżamy na przykład na bezludną wyspę do Chorwacji w wakacje i tam też praktykujemy. Więc ja bardzo lubię przyrodę i bardzo wierzę w to, że przyroda ma na nas zbawienny wpływ na nasz układ nerwowy i na nasze samopoczucie, więc staram się to robić w takich miejscach, w których rzeczywiście możemy poczuć, że jesteśmy częścią przyrody. To na sam koniec ja życzę ci, żebyś wprowadziła jogę do szkół i wyjechała na wyprawę na Antarktydę. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Było super. Dziękuję. Żegnamy się. Do usłyszenia. Ciao.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej jogowej rozmowy. Tak jak zawsze na mojej stronie karolinasubańska.com znajdziecie informacje o moim rozmówcy oraz linki czy odnośniki do tego, o czym mówiłyśmy dzisiaj z Basią. Mój podcast ukazuje się co poniedziałek o godzinie 16 i mogę z pełną pewnością powiedzieć, że możecie go wysłuchać na YouTubie, na iTunesie i na Spotify. Tak, nadal nie mogę uwierzyć, że jest w końcu na Spotify, także mam nadzieję, że ci z Was, którzy mieli problem z słuchaniem na telefonie, teraz już są zadowoleni, że mogą słuchać podcastów w aplikacji Spotify. Jak zawsze czekam na YouTubie pod filmem oraz w komentarzach na stronie na Wasze opinie. I jeżeli macie chwilę, to też oceńcie podcast na iTunesie czy na Spotify. Dajcie mu jakiś miły komentarz, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy to się da zrobić na Spotify. Tak właśnie się przygotowałam do dzisiejszego filmu. W każdym razie dajcie znać, czy zostawiliście recenzję, a ci z Was, którzy już to zrobili, ogromne dziękuję dla Was, bo miałam przyjemność czytać na iTunesie opinie i są naprawdę bardzo miłe. I jest to dla mnie ogromna radość i satysfakcja. Jeżeli interesuje Was to, kto będzie moim kolejnym gościem, chcecie mieć wpływ na to, kto będzie gościem, czy jakie zadam pytania, to obserwujcie mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, który też jest podlinkowany, bo tam informuję o wszystkim na bieżąco i jest trochę informacji zza kulis. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!